Tomasz Mazurkiewicz 38L. Został zapytany o relacje z Edytą Górniak 47L. Co odpowiedział? O rzekomym związku piosenkarki i byłego piłkarza głośno było w 2019 roku. Żadne z nich jednak nigdy nie potwierdziło oficjalnie, że są parą. Reklama wiosną ubiegłego roku Edyta Górniak wyjawiła za to tajemniczo, że są w życzliwej relacji. -Jesteśmy w wielkiej przyjaźni i bardzo życzliwej relacji. Spędziliśmy razem święta. Rodzice tomka wspaniale nas ugościli. Traktują mojego syna jak własnego wnuka. wyznała wówczas w rozmowie z naszym reporterem. Później przestali być. Widywani razem i wszyscy zapomnieli, że kiedyś spotykali się ze sobą. Ostatnio jednak w mediach. Znów zrobiło się głośno na temat ich relacji. Edyta Górniak spędziła dwutygodniową kwarantannę w Sopocie, gdzie na co dzień mieszka Mazurkiewicz, a po jej odbyciu nadal pozostała w tym mieście. Czyżby właśnie ze względu na Tomasza? Dziennikarze Twojego Imperium postanowili zapytać mężczyznę o relację z Edytą Górniak. Na ich pytanie odpowiedział jednak dość wymijająco. Sprawy prywatne zostawiam tylko dla siebie, cytuje jego słowa tygodnik. Myślicie, że Górniak i Mazurkiewicz są parą? Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.